Więc dobra, mamy tutaj mały wątek fabularny. No, swoją drogą nie udało mi się tutaj zabrać wszystkich orbów, co prawda tutaj tak samo, no ale trudno się mówi. Więc teraz tak, moi drodzy, to co się teraz wydarzyło, to to, że Simon nas zabrał z powrotem. Mieliśmy cutscenkę, gdzie Ozmo dyskutował z niejakim Kaydanem. Kaydan jest antagonistą w tej gierce. To już mogę wam zdradzić, że on jest antagonistą i są spore szanse, że ostatnim bossem właśnie jest on. I Kaydan zgniótł Tika, czyli małego przyjaciela Daxtera. I teraz Daxter chce się za nim zemścić. I dostaliśmy się teraz do prison, czyli do więzienia, innymi słowy. Więc tak, jesteśmy w więzieniu i być może to jest to samo więzienie, w którym trzymają Jacka. Tylko tak trochę 2 lata wcześniej. Teraz jak zrobić, żeby oni nas nie zauważyli? To jest dobre pytanie. O, już zaczęli nas gonić. Już się dowiedzieli, że kurde, zarąbałem im Zoomera. O nie, okej, Zoomer. O nie. Najgorzej. Już tutaj mamy pościg, kurde. Przy bardzo spokojnej muzyczce. Bardzo klimatycznie, nie powiem, że nie. No ale dźwięk Zoomera, w sensie odgłos, to jest taki sam jak w Jacku dwójce, nie? Taki sam dosłownie. Co mi się bardzo podoba, bo lubię właśnie ten odgłos. No frajer ewidentnie nas goni, no co ja tu mogę więcej powiedzieć, no. Frajer ewidentnie nas goni. Nie wiem, ty chyba chłoptasiu, wrażeń brakuje ci. No ale przy okazji się rozpieprzył i bardzo dobrze mu tak. Swoją drogą fajny ten level, żeby dostać się do następnej sekcji. W sensie taki fajny podlevel. 16 na 75. No na razie zbieramy tylko orby, więc za wiele tutaj nie zdziałamy. Okej, okay, tutaj są takie minicele, widzę. Czyli każda z tych drzwi to jest taka minicela. Nic tutaj nie ma? Że w ogóle jego to nie interesuje, że my wchodzimy sobie do tych cel. Nie zwraca jakoś na to super wielkiej uwagi. To mnie zastanawia w sumie. O, tutaj widzę, że mamy niespodziankę przy okazji. A mianowicie taką, że mamy tutaj... Mieliśmy w zasadzie intruza. Tak zwanego Metalheada. W ogóle dziwi mnie fakt, że oni Daxtera chcą udupić, a Metalheady w swoim więzieniu to mają kompletnie gdzieś. Że ktoś taki się tutaj pojawia. No bo po co się interesować, co nie? Prawda tam, kurde, Horacy? Nie wiem, czy on ma na imię Horacy, tak sobie po prostu powiedziałem. Tutaj w ogóle nie ma orba. No zauważył teraz, że ja wychodzę, więc... Ale tutaj mamy coś. Tutaj w tej celi mamy jakieś przejście. Okej. Warte uwagi na potem.
warto zebrać już te skaldżemy i potem wrócić się do tamtego miejsca, żeby przejść dalej, of course. Chociaż tam coś mamy jeszcze, ale... Jakby ktoś się mnie pytał, tak, muzyka tutaj jest zbyt spokojna znowu, po raz kolejny tak powiem od siebie. I co to przejście nam da? To przejście dało nam już niespodziankę. I coś czułem, że orb tutaj też będzie. Nie żebym się czepiał. Czekajcie. Bo ja coś czuję, że my tam coś ominęliśmy, tam gdzie był ten zielony pyłek i chcę tam wrócić. No chcę zobaczyć, czy aby na pewno... tam nie było czegoś dalej. Może i tam jest jakaś dalsza sekcja poziomu, to tutaj się możemy cofnąć i ewentualnie potem z powrotem tutaj właśnie przejść, nie? Ale wolę mimo co mieć pewność stuprocentową. Dobra, gdzie jest ten debil? Bebilu? A dobra, ty tutaj jesteś. Okej, to teraz czekamy, aż przejdzie. Zobaczmy, co tutaj jest. No, a tutaj jest dalsza sekcja, czyli... czyli w sumie możemy iść z powrotem tutaj. No, nie zdążyłem. To już się nudne zaczyna robić, wiecie? Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem właśnie... w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. I zobaczmy, gdzie my teraz jesteśmy. Kamera się odwrócić nie chce. Aha! Czyli jesteśmy chyba... coś ominęliśmy, nie? Jestem wręcz pewien, że tamtą sekcję żeśmy ominęli teraz. Co on tak wychodzi, kurde? Weź daj mi wskoczyć tutaj. Może tutaj się schowamy. Będziemy może tutaj bezpieczni. A nie... o, co za typ, ty! Trzeba zrobić właśnie tak, żeby ominąć go jakoś. Tylko czekajcie, jak to zrobić? A, dobra, chyba że.
Taka kurde sekwencja 2D widzę teraz. Tutaj są zamknięte drzwiczki. No dobra, mamy tutaj już zrobione to, co trzeba. 23 na 54. O Jezu, ile tego tutaj jest. No, przyznam szczerze, że lokacje ostatnie w Daxtere są mocno przepełnione, jeżeli chodzi o te Precursor Orby i Skull Gemy. I to tak w cholerkę bym powiedział, przepełnione. Coś czuję, że on tutaj zaraz mnie zobaczy. Wolę widzieć jego... Dobra, on tam poszedł. Dobra, walić śmietnika jednego. Dobra, jestem z powrotem. Czyli mamy teraz tutaj dwóch frajerków. A, jak on mnie w ogóle zauważył? Widzę, że to... Tak, tutaj działamy teraz. Najlepiej iść za nimi, nie? Tak jakoś zgrać to. Dobra, może zacznijmy eksplorację między pokojami, bo myślę, że to byłoby najlepsze, co mogłoby nas spotkać, bo któryś z nich na pewno na bank musi mieć jakieś przejście. Dobra, zróbmy sobie teraz małą eksplorację, bo któryś z tych pokojów na bank musi mieć jakiekolwiek przejście. O, widzicie? Tutaj coś jest. Dobrze, że tędy przyszliśmy. No, w ogóle telefon mi wibruje. Warto byłoby wyłączyć powiadomienia, w sensie wibracje. Dobra, to jest zastanawiająca mnie trochę sekcja. Ale widzę, że poszło mi bez problemu. Chociaż... No właśnie, tutaj bym to pominął.
Wiecie co? Zanim polecimy tam, zobaczmy, gdzie tamta platforma by nas zabrała. A, nigdzie nas by nie zabrała. Okej. Jestem wręcz pewien, że na bank wszystkiego nie zdobędziemy, że gdzieś z połowę tych orbów zapomniałem. Coś mi się tak wydaje. Ale go porobiłem, tego kurde Crimson Guarda zasranego. Hehehe. Frajer, frajer, fra a a a. Once again you have failed, and I must contemplate how to exact pay for your disservice. Why is this Jack creature so important? And that annoying orange fur bag, he's nothing but a trifle. You have no idea how important they both are to the cosmos. Daxter must not be allowed to rescue Jack. Do you understand? I will see to it personally. Yes. But if you fail, maybe that orange rat can still be of service. I will not fail. This isn't over yet. If Daxter breaks the Eagle User out of prison, this Jack, I can still meet them both outside, in disguise. Yes, an old man would win their confidence. I can still get what I want. And I will get this Daxter's head.